Witamy ponownie. Tutaj mamy bezdomnego chłopaka. Grimbo, proszę bardzo. Dobry. Przedstaw się. Tomasz Kiziewicz. Wróciłem 13 lat temu z Hiszpanii. Pracowałem. No i taki temat, że 5 lat mieszkałem z kobietą. No i co tu mogę powiedzieć? No po prostu popiłem trochę. Aha, piłeś. Znaczy tak alkohol spożywasz w dużych ilościach, czy tak nie bardzo? No teraz półtora miesiąca nie piłem, a teraz tydzień czasu, nie? No ja to, znaczy to kobieta ciebie oszukała, czy jak? Nie, po prostu, no po prostu ten. Co oszukała? A wybrałeś takie życie, tak? No tak to wyszło, że ten. No ale tak, coś będziesz zamierzał zrobić w ogóle? Najlepsze, żeby było? No najlepsze na pewno będę szukał wyjścia, nie? Żeby przestać pić i... A na przykład są te ośrodki jakieś? No są ośrodki w Olsztynie tutaj i tak dalej. Znaczy to no, się możesz, ale na razie alkohol cię powstrzymuje od tego, tak? No nie, bo na razie zapiłem, nie? Półtora tygodnia, nie? No i... To tak nie bardzało trochę, no, nie? No, a półtora miesiąca nie piłem, bo w ogóle nie chciałem pić, kurde. No, a tak spotkałem kolegę i sobie... A, już się zaczęło. No i tak się... No, prosto. To wiesz, z drugiej strony też chyba nie bardzo, nie? No ja ci powiem, że też kiedyś byłem na czasie z tym alkoholikiem, żeby teraz nie pijącym, nie? Mhm. Że ja z tego nogu wysiadłem dobrze. Bo ja już, jak to się mówi, dwa razy spod sparla uciekłem, nie? Mhm. Nie wiem, czy chyba Bóg nade mną jeszcze czuwa. Mhm. Bo już byłem w takim stanie, wiesz, nie zaciekałem, no. No a tak poza tym coś... Tak ciekawego w ogóle, co robisz? No nic, dzisiaj no spałem kilka dni na klatce, no wiadomo. Ale ludzie ganiają, co pewnie? No ganiają. No ale są te ośrodki, nie ośrodki, to przecież mógłbyś, ale to trzeba być trzeźwym, nie? Nie, no ja muszę przestać, bo dzisiaj, nie no, dzisiaj do środka wracam. Idę na zupę zaraz za pół godziny. Zjem. Ale tu u was zupę jakieś dają? Gdzieś tak, w ogóle jakieś są? Tak, na Karytasie, na Dobroszczaku. No wychodzi to cokolwiek, nie? Bo tak to nie bardzo, nie? Tak. To w lato jeszcze, nie? No a tak, jak byłeś za granicą, co tam robiłeś ciekawego? Meble rozwoziłem. A tu nie mogłeś tam zostać? Widocznie nie mogłem, no. Wróciłem, bo się ze szwagrem pokłóciłem. No, aha, szwagier działał, tak? No to niedobrze, widzisz. A tak dużo was tu przybywa? No, to parę osób. No, no, 10 na pewno. Ale tak tu są wyganiają, czy...? No, raz wyganiałem, raz nie wyganiałem. Nie no, dla pan wiesz, jak porządek jest, nie? Ile czasu jesteś bezdomny? 8 lat. Z 8 lat? No to kawałek czasu jest, jak to się mówi, nie? No 8 lat. Trochę jest kawałek. No jeszcze jest, na pewno. No to znaczy to ze szwagrem się pokłóciłeś i co? No ze szwagrem się pokłóciłem, potem mu firma padła, ja tam tak nie mogę wrócić, nie? A jak wróciłem, no to po prostu mieszkania już nie miałem i tyle. Wróciłeś do niczego, jak to się mówi, nie? No. Tak jak mówi, do niczego. A do Polski? Do Polski jak się dostałeś? Do Polski? No po prostu miałem jakieś pieniądze, nie? I tam wróciłem do Polski. No i z dziewczyną mieszkałem. No. I z dziewczyną pomieszkałem i no i tyle, no. No i się urwało wszystko. Alkohol i tak dalej. No, alkohol przyczyna, nie? Żeby nie alkohol, to było wszystko dobrze. No i tyle. No niestety.
Tak, tak to czasami bywa. Co zrobić? Ale ludzie coś tak pomogą trochę? No, czasem coś tam pomoże. Ale alkoholu nic, nie? Nie, nie. No się zjeść, to na pewno kupują, co? Jeść, tak. No. A ciuchy jakieś coś operują? No, co, no jakoś do Karytasu pusi i tak dalej, jakiś ciuch tam się dostanie. No. To widzisz, no. Takie życie, bo jak ktoś mówi, posmakowałeś tego życia, nie? Chyba lepiej nie, nie? Odradzam. No właśnie. Ja odradzam każdemu człowiekowi, żeby takiego życia nie miał. Tak jest. Dach nad głową jest najważniejszą rzeczą. No, tu się z tobą zgadzam. To jest tak. No i ja teraz też już poznałem kobietę. Już, znaczy, rozmawialiśmy z sobą przez telefon ponad rok. Ponad rok, nie? Nie, no, mogę zapalić? Palić miał. Palić można. No, alkoholu nie piję, no teraz nie. No bo wiesz, picie to picie, ale też trzeba myśleć o życiu trochę, nie? No tak. Jedło na zupę idę z kolegą i... Ale tak jedzenie dobre dają w miarę? No, z kładkami i tak dalej. Tak? A na weekendy też dostajecie coś, czy...? To już na własną rękę. W sobotę tak, ale w niedzielę już nie. No, dobra. Bo w każdym mieście jest inaczej, nie? Ja nie wiem, ja tylko w Olsztynie, ja jestem Olsztyniakiem po prostu. Olsztyniakiem, okej. Okay. Olsztyniakiem jestem. No, wiem, ja się urodziłem w Olsztynie i tak dalej. No. Tak to jest niestety, widzisz. Jak ktoś mówi, takie to jest życie, nie? Takie życie. Po prostu. Oj, ciężka sprawa, nie? Z tym piciem. Trzeba jakoś skończyć. Ja dzisiaj kończę i idę na zupę i nie piję jeszcze, nie będę pił. Ale można być bez picia, nie? Można. No. Oczywiście. No ja co niektórzy mówią, że nie można wytrzymać. Można, tylko mnie zgubiło, że spotkałem się z kumplem i jakoś tak sobie popiłem i wypiliśmy i tak dalej. A, i od piwa się zaczyna, nie? No. To jest najgorsze właśnie. Piwo i... Tak to jest niestety, te piwsko. Piwo. A ty piwko jedne, drugie, trzecie, czwarte i... No i potem... Tu nie patrzysz. A tu moment zaraz, tydzień, dwa, miesiąc, rok. No, dobra. No, co niektórzy widzisz? Potrafią wyjść. Ja skończę, dzisiaj nie piję i już koniec. Nie, no pewnie, że tak. Ale to ośrodki jakieś duże macie tutaj? Słucham? Ośrodki duże macie tutaj jakieś? Nie wiem, na razie w budowie jest nowy ośrodek. Ale osób bezdomnych, tak? No, fajnie widzisz. Tylko pić też nie, nie? Bo tak jak złapią na piciu, to zaraz wyganiają pewnie, nie? Tak. No wiesz, no będziemy kończyli, nie? Pozdrawiamy wszystkich. Tak to jest niestety. Cześć widzowie, jesteśmy w Olsztynie na Starówce. Nie wiem, ja też. O, tak jest Starówka w Olsztynie. No, idzie. O. Starówka. No ładnie jest. Stare budynki. Idziemy dalej. Ładnie jest. Na razie zwiedzamy.
może jakiś aktorów się spotka. Wiedzą. Widzicie, jakie piękne. Oglądali tam jaki ładny budynek stary. Jeszcze mało widło na ścianach ładnie. To jest stary rynek. Te mury umiały mówić, żeby powiedziały. Chodźcie dalej. Nie wiem, co to było. No, pamiątki trzeba. No. Widzicie, jakie piękne. O, tutaj nawet jest też. No. Z góry. Wieża chyba widokowa, nie wiem. O, tu jeszcze ładniej. Pisza sprawa. Ładnie, ładnie. Zobaczcie. Chujneczka nawet ładna jest. Bo to pewnie Sylwester będzie. Ładnie, ładnie. No, super wygląda. Teraz jesteśmy z drugiej strony. No ładnie, ładnie. No, ale tutaj mamy kościół. Tyle lat wszystkiego. Zobaczcie, się daje kościół. Tyle lat stoi. I cegły. Bo to na pewno nie jest nowy. Takich tu nie stawiają raczej. Dach miedziany. No, ładnie, ładnie, słuchajcie. Piękno. No. O, nawet amfiteatr. O,
gość sobie siedzi, ten nasz. Gdzieś się patrzy, tylko nie wiadomo gdzie. No ładnie, ładnie. O, Muzeum Warmii Mazur. Piękna sprawa. O, ja jestem na górze. A tu zobaczcie, pięknie. Piękna sprawa. Ładnie, ładnie jest. Trzeba pochodzić, popatrzeć stare budynki. Piękne. O, tutaj kaplica. Bojowników o polskość w Warmii Mazur, pomordowany przez hitlerowców. O, jeszcze. Pięknie. Ładne. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze mi to. Część dalsza jeszcze nastąpi. Trzeba chodzić, popatrzeć jeszcze.